Dzień dobry, z tej strony Lejnowski, a dziś będziemy mówili o piosence Super Hero. Kojarzycie tą piosenkę? Tą panią, przepraszam. Jest to Vicky Gabor. Wygrała, przepraszam was, wygrała Eurowizję 2019 Junior za pomocą piosenki Super Hero. A co jeżeli w piosence Super Hero mówi o bohatera z Plan vs. Zombies Heroes? Może mówi o roślinach, a może o zombiakach, a może o tym i o tym. Dowiemy się dziś w dzisiejszym odcinku na temat mojej teorii. Proszę bardzo, to jest tekst. A więc w tej piosence jest zawarte coś o grze Plants vs. Heroes, o bohaterach. A więc czytamy. Do you know what we fighting for? Tutaj mówi o tym, czy nie wiesz, o co walczymy. To ogólnie mówi o tym, że rośliny, zombiaki walczą o wygraną tutaj. The clock is ticking and the time has come. Mówi o tym, że w grze Plants vs. Zombies Heroes jest ograniczony czas w grze multiplayer. Spread the love now, take your love, nie wiem co to akurat znaczy. Do you know what we're fighting for? To akurat jest powtórzenie. Powiedz tak, idzie się tym szczęściem. Szczęściem jest to, że wygrywa się grę Plants vs. Zombies Heroes. Cały świat jest naszym domem. Cały świat naszym domem jest. Czyli mówi o tym, że cała ta gra jest naszym domem, że cały ten świat jest domem dla herosów. Dobrze wiem, znalazłem swoje miejsce. Znalazłem sobie swoje miejsce na tle rankingu. Na przykład. Tyle pięknych chwil wciąż czeka na nas. Mówi o tym, że tyle pięknych wygranych czeka. We are the superhero, we can save the world. Z tym superbohaterami umiemy ocalić świat. Mówi o tym, że mogą ocalić jakbyś siebie od na przykład stracenia jednej gwiazdki na przykład. So come together cause together we are one. Czy mówi o tym, żebyśmy byli razem, żebyśmy tworzyli deki. Let's build a home. To powinno być według mnie build a deck. Mówi o tym po prostu, że mamy zbudować deck, gdzie będą nasze rośliny mieszkały. A place we called home. A place that we know. Miejsce, gdzie nazywamy domem. Miejsce, wiemy. Mówi o deku, bo we are especially going to see the world. Tak. Na. Dam ci na to słowo, możemy dziś. Nie wiemy akurat w tym, co to znaczy. Ułożyć świat na nowo, na lepsze dni. Możemy ułożyć tak dobrze świat, że po prostu, żeby cały czas, jakby byśmy wygrywali, byśmy tworzyli takie dobre deki, żebyśmy wygrywali. Póki płonie w nas nadziei ogień. Nadzieja. Nadzieja na przykład jest taka, że kiedy grasz zombie, na przykład Beastly, i modlisz się, aby wypadł ci zombot 9000, kiedy twój przeciwnik ma już prawie wygraną. Dam ci na to słowo, że warto żyć. Tak. Dam ci na to słowo, że możemy żyć. O to w tym chodzi, że możemy. O, mówię o Herty. Powiedz się tym szczęściem, cały świat. Coś jest? Nie. Dobra. Ogólnie to jest dokładne tłumaczenie tej całej piosenki Vicky Gabor. Myślę, że film wam się spodobał. Jest to oczywiście prawdopodobnie to jest prawdopodobnie cała prawda, o tym tak myślę. A więc tak, a więc żegnam was i do zobaczenia w następnym odcinku. Narazka.